Hotel Edison, idealnie położony w Baranowie, 12 km od centrum Poznania, idealnie wyposażony w pokoje, apartamenty, profesjonalne sale konferencyjne, sala klubowa, kominkowa, pokoje biznesowe, imprezy nawet dla 600 osób. A poza tym spokój, rekreacja i miejsca niezwykłe. Grillowisko, park sztuki, galeria, hotel Edison, pikniki, degustacje, jubileusze, festyny plenerowe, imprezy integracyjne, biesiady, koncerty, giełdy handlowe. Wyjątkowa oferta na wesela. hoteledison.com.pl. Dla partnerów firmy Redbox oferta specjalna. Ligi Redboxu mają to szczęście, że rozgrywane są w naprawdę pięknych miastach, a Kraków to już prawdziwa perła. Dariusz Kozelan, witam Państwa z Kopca Kościuszki, czyli z miejsca, z którego przedstawia się fantastyczna panorama tego przepięknego miasta. Dzisiaj podsumowanie rozgrywek w Krakowie. Kraków, piękny, wspaniały, niezwykły, fascynujący i zdecydowanie trzeba, należy, warto wejść na najwyższe wzniesienie Sikornika, zwanego też Wzgórzem Świętej Bronisławy, czyli na Kopiec Kościuszki, aby zobaczyć panoramę całego miasta. Gdyby się dobrze przyjrzeć, to pewnie można by dostrzec boiska przy Koletek tuż przy samym Wawelu, czy te przy Wielickiej, gdzie rozgrywane są mecze w ligach Redboxu. A uroczyste zakończenie już po raz kolejny w Fantasy Parku w krakowskiej plazie. O genialnym arbudzie, który wywalczył tytuł mistrzowski, już mówiliśmy, ale jego bezpośredni rywal Los Amigos, który był drugi, sezon miał naprawdę dobry. Na osłodę zdobył przecież Puchar Ligi. Końcówkę sezonu mieliśmy dobrą, niestety początek sezonu, kłopoty ze składem spowodowały to, że niestety nie udało się. W końcówce naciskaliśmy na arbud, niestety nie udało się. Kwestia jednego meczu, czy końcówki, czy rzeczywiście fatalnego w waszym mniemaniu startu? W naszym mniemaniu niestety startu, ponieważ później dorównywaliśmy kroku arbudowi. W końcówce nawet wygraliśmy, także pierwszy mecz też prawie wygraliśmy, bo w końcowych minutach arbud wygrał, także no niedużo brakło, ale to niestety też jest nasza wina po części. Jakby tak patrzeć na dwumecz z arbudem, jesteście lepsi bramkowo, czy to wszystko jest na remis? Jakby patrzeć na dwumecz, jesteśmy lepsi jedną bramką, tak, także to było dosyć wyrównane, dosyć blisko, ale jesteśmy lepsi, tak. No, skład się zmieniał w trakcie sezonu, wzmacniał, czy po prostu się zwiększał? No niestety na początku mieliśmy problemy z bramkarzem, była kontuzja, później też na początku chłopaki nie mogli grać, juniorzy byli na okresach przygotowawczych w swoich klubach, tak to wyszło, mieliśmy niepełny skład. I tak nieźle z tego wybrnęliśmy. Zawodnicy z klubów, tak? Gdzieś tam was pomagają? Ci młodsi, jacyś grający? No. Tak, no część jest amatorów, a część chłopaków jest z drużyn juniorskich, Wisły, z Krakowi. Czyli co, wiecie jak grać, żeby zdobyć mistrza? Równo, cały czas, dobrze i równo, tak? No mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie się to uda i w końcu uda nam się zdetronizować mistrza arbud. Tak, na pewno trzeba grać równo. Arbud to dowodzi od kilku sezonów, że tak trzeba grać. Jakieś osiągnięcia indywidualne? Tutaj ktoś zasługuje na wyróżnienie, twoim zdaniem? No, na pewno mamy kilku młodych zawodników. Maxa Michalskiego, Bartka Ząbka, Sebę Stepleckiego i oczywiście naszego bramkarza Kubę Sypniewskiego. Na pewno to są zawodnicy, którzy wiodą u nas prym i na pewno to są bardzo dobrzy zawodnicy. W Ekstralidze najlepszym strzelcem był Rafał Cebula z drużyny Zoo Żyrafa, której nie było nawet w pierwszej trójce, bo na trzecim miejscu uplasował się Rafis, a przyszły sezon zapowiada się arcyciekawie, chociażby dlatego, że Ekstraliga będzie większa i zagra w niej ekipa Pasów, która zajęła ostatnie miejsce i właśnie rozlicza cały sezon. No potencjał jest, no bo skoro około 30 osób było mniej więcej podczas różnych meczy, no podczas, jak to się mówi... Przewinęło się, tak? Tak, przewinęło się, no to nie da się ukryć, że trochę tych zawodników było. Natomiast zawsze kogoś brakowało, to bramkarz nie przyszedł, a to ktoś po prostu... Ludzie są według mnie, niektórzy niepoważni, niedorośli do pewnych rzeczy i to naprawdę, tak urządzam też turnieje piłkarskie i to się odnosi też do innych w tym kraju, bo naprawdę ludzie zamiast się skupić na tym, co robią, to temu się nie chce, tamtemu się nie chce. To się, powiem szczerze, odbiło na wyniku naszej drużyny, bo
niektórych meczach, tak z BMW Misia graliśmy, czyli z tymi, co wygrali ligę w meczu pucharowym, to wyglądało to na boisku, że my jesteśmy lepsi, ponieważ my ich oblegaliśmy i walczyli wtedy. Wygraliście? Grali. Nie, no nie wygraliśmy, no bo jak gość nie potrafi, taki Maciek, trafić z 2 metrów do pustej bramki, parę słupków było i poprzeczek, no są inni chętni i może wtedy po prostu coś ruszy, jak to się mówi, z miejsca i ściągnie się jakichś tam lepszych zawodników, bo jest na to możliwość, więc może wtedy rzeczywiście gra będzie trochę inna i jakaś bardziej sensowna i bardziej poukładana na boisku. Nową siłą mogą być czołowe drużyny z pierwszej ligi, którą wygrał Agapol z Pokotim, a drugi był DTW. Były ciężkie mecze, tak i w drugiej lidze, tak i w pierwszej. Podejrzewam, że w ekstralidze będzie tak samo ciężko. Po prostu, no, tak jak rok temu, no, udało się, no i poszło. Ale walczyliście do końca, czy jakoś tak wcześniej już zapewniliście się, i ta końcówka była spokojna? Znaczy, końcówka już była spokojna, jak były 2 kolejki do końca. Już była ta przewaga, no i było wiadomo, że no, będzie się tym liderem wtedy. Bo to jest zespół, który się zmienił. Mówiliście, że tak samo było w drugiej lidze, pierwszej, a więc jesteście takim teamem, który pnie się po tej drabince wyżej z roku na rok, tak? Póki co tak. Czy zespół się zmienił? Zespół jest ten sam. Doszły 2 osoby, a tak to zawodnicy, co grali od drugiej ligi, zostali. Myślę, że będzie tak samo w Ekstralidze. Zespół firmowy, proszę przypomnieć, czy jakoś złożony z szerszego grona? Nie, taki po prostu złożony. Koledzy ogólnie zebrani. No wiadomo, teraz zmieniliśmy akurat nazwę, bo znalazł się sponsor. Wcześniej był Agapol, teraz jest Agapol Spoko Team. Czyli kto jest waszym sponsorem obecnie? Ogólnie Spoko Team. To jest firma, która zajmuje się napojami energetycznymi, takimi rzeczami. Nie wygraliśmy ligi, nie ma tutaj tragedii właśnie. Zajęliśmy 2. miejsce, po prostu nie zawsze był pełny skład, a Agapol pokazał klasę, wygrał z nami 2 mecze, także chociaż inne byśmy wygrali, to by nie pomogło. Ale macie ciągle apetyt, żeby tą ligę wygrać, możliwości, żeby to zmienić? Czy ten zespół jest, no stać go na to po prostu? Stać zespół, tylko czasem brakuje tak jakby chęci. I myślę, że w następnym sezonie postaramy się pokazać to, na co naprawdę nas stać i zająć miejsce też w czołówce. Coś zmieniliście w nim, w tym zespole, w porównaniu do ostatniego sezonu? Znaczy nic nie zmienialiśmy, zawodnicy są ci sami co w tamtym sezonie i myślę, że w następnym też będą ci sami, bo tak już mówiłem, u nas grają tylko osoby z firmy, nie ma nikogo spoza. W drugich ligach także super ciekawie, a rywalizacja o pierwsze miejsce pomiędzy Brutą a Fega Electrics trzymała w napięciu do samego końca. O 1 punkt wygrała Fega, ale do pierwszej ligi awansują obie drużyny. Ogólnie z gry jesteśmy bardzo zadowoleni. Spisaliśmy się całkiem dobrze na tą rundę. Natomiast no, pozostaje niesmak 2. miejsca. Z racji jeszcze, że miał być mecz powtórzony z Fegą. No, chłopaki nie dotrzymali tutaj swojego słowa. No i niestety, ale mamy to drugie miejsce w tabeli. To oznacza awans, czy jednak zostajecie w lidze? To oznacza awans, tak. Ale jednak uważam, że powinniśmy awansować z 1. miejsca. Czyli co, czas rewanżów nastąpi w lidze wyższej, rozumiem, tak? Czas rewanżu na pewno nastąpi w lidze wyższej, tak, na pewno. Co się w zespole zmieniło w porównaniu chociażby do sezonu ostatniego? Jesteście silniejszym, mocniejszym czy bardziej doświadczonym zespołem po prostu? Doszło 2 nowych zawodników, 1 bramkarz i kolega z ataku. Myślę, że wzmocnili drużynę. Poza tym już gramy 4. sezon, także jesteśmy zgrani. Z roku na rok gramy coraz lepiej i myślę, że to będzie lepiej wyglądało na boisku. Te 2 postacie były szukane, poszukiwane, castingowane. Skąd ich wzięliście? To są absolutnie nasi koledzy, dołączyli do nas w ramach wzmocnienia, w ramach lepszej zabawy. Czy dalej firma jakby związana z? Jesteśmy kolegami z boiska, z różnych drużyn i to jest dla nas czysta i wyłącznie przyjemność. Trochę pod koniec słabo zagraliśmy i dlatego się zrównali z nami, ale od początku myślę, że kontrolowaliśmy sytuację. Co to jest za zespół? Debiutancki czy nie? Macie spore doświadczenie w ligach, rozgrywkach, grach? Nie, no boiskowe, jedynie podwórkowe. Tak się zebraliśmy, żeby pokopać coś piłkę po prostu. Nazwa to jest nazwa związana z firmą Fega Electronics, tak? Dobrze? Fega Electrics jest to połączenie 2 firm, znaczy w kooperacji takiej jesteśmy. Fega hurtownie elektrycznej i Electrics firma elektryczna zajmująca się wykonawstwem sieci.
Wszyscy związani z firmami, tak? Tak, dwoma? Tak, tak. Wszyscy. No jak się dobraliście, tak, żeby stworzyć zespół akurat? No z pracy, każdy chciał pograć. Po prostu wymyśliliśmy, że w jakimś turnieju można wystartować, powalczyć o jakieś cele, bo tak... Nigdy nie kopał piłki w jakimś żadnym klubie? Ktoś tam kopał, ale to raczej krótkie przygody. Kto ma w takim razie największy wpływ na zespół? Jakaś grupa z którejś z tych firm, czy jedna osoba? Nie, raczej dogadujemy się we własnym gronie. Przyjacielski układ jest. Ale macie chyba najlepszą obronę, czy atak? Atak. Atak, czyli jedna z formacji jest naprawdę dobra. Tak, gramy do przodu tylko i... Kto tam najwięcej bramek strzela? U nas najwięcej bramek ma bodajże Cieszyński, za nim jest Pająk i Bujak. Także wszyscy powyżej 10, więc tak. Oni tworzą taką siłę formacji ofensywnej? Tak, tak. Szybcy, dynamiczni zawodnicy. A pocieszenie dla Krzysztofa Zamojdzika tytuł króla strzelców w drugiej lidze grupie A. Tuż za tą dwójką ekipa debiutantów nie ma lipy. Wypadli dobrze i zdobyli bezcenne doświadczenie. Jesteśmy zadowoleni, osiągnęliśmy tutaj awans do pierwszej ligi, bo dobrze. W przyszłym sezonie powalczymy o trochę wyższe miejsce, mam nadzieję, w pierwszej lidze. Doświadczony od lat w lidze, czy jakby bardzo świeży produkt? Nie, my debiutanci jesteśmy, pierwszy raz graliśmy. Także dopiero się rozgrywamy. Skąd nazwa, skąd zespół, skąd ludzie, skąd pomysł na drużynę? No jesteśmy grupą znajomych, gramy ze sobą już tam od roku, czy trochę może dłużej na hali i tak czasami na innych boiskach. No a tak nazwa się wzięła z internetu. Pierwsza lepsza, jaka tam nam wpadła do głowy. Ale grupa znajomych skąd? Ze studiów, ze szkoły, z dzielnicy jednej Krakowa? Częściowo jesteśmy z dzielnicy, a częściowo ze studiów. Prądnik Biały. Tam się wychowaliśmy i większość z nas to starzy znajomi. I na koniec zwycięzca grupy B drugiej ligi GO Krak. Polecamy uwadze nawet Ekstralidze, bo to zespół o dużych ambicjach, potencjale i możliwościach. Naprawdę sezon był wyśmienity, jeśli chodzi trzeci sezon w lidze Red Box. No kiedyś musieliśmy to wygrać, no i zdarzyło się to w tym sezonie po prostu. I gramy dalej, no. Druga liga to jest jednak, jeśli chodzi o nasz potencjał w drużynie, to jest jednak za mało, ale rozumiemy, jeśli chodzi o schemat rozgrywki Red Boxu, musimy zacząć od dołu, żeby być na samym szczycie. No dobra, wygraliście, bo byliście najlepsi w ataku, w obronie, czy po prostu równo okosiliście wszystkich? Powiem tak, że no mieliśmy najlepszy, dostaliśmy nagrody, jeśli chodzi o najlepszy atak, strzeliliśmy 90 bramek w 14 meczach, to wydaje mi się, że to jest duży wynik. Chyba super strzelca też macie. Tak, mamy dokładnie Tomasa Sofrana, jeśli chodzi o króla strzelców. Cieszymy się z tego, że wszystkie nagrody powędrowały do nas. Naprawdę fajnie. Drużyna ma długą historię, czy krótką? No, trzeci sezon graliśmy w lidze. A wcześniej? No, to trzeci sezon, jeśli chodzi o Red Box. Stworzyliśmy tą drużynę tak, żeby zabić troszkę czas, jeśli chodzi o grę. Spotykaliśmy się na Orlikach, zdecydowaliśmy się na rozgrywki Red Boxu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Chciałbym podziękować naprawdę organizatorowi Rafałowi za bardzo dobrą organizację. Wiem, że mam kontakt z innymi drużynami, że nie były zadowolone na przykład, jeśli chodzi o pewne rzeczy w tamtym sezonie, ale wydaje mi się, że ten sezon naprawdę był wyśmienity, jeśli chodzi o organizację i wszystko, no wszystko co potrzebne w futbolu. No. Co, wy macie potencjał na Ekstraligę, tak? Jak można określić? No, chcemy wygrać po prostu to. No. Nie gramy po to, żeby grać, tylko gramy po to, żeby wygrywać. No. Tak więc Arbut, Amigos i inni, uwaga, nadchodzi GO Krak. A tak w ogóle to już czekamy na kolejny sezon, bo znowu chcielibyśmy odwiedzić magiczny Kraków.